W ciągu 12 godzin barometr spadał ponad 10 milibarów. Niepozornie wyglądający na mapach pogodowych niż pokazuje, co to jest ocean. Mija następna doba, ciśnienie przestało spadać i praktycznie nic się nie zmienia. Wskazówka na barometrze zamarła. Siedzę przy stole nawigacyjnym. Co chwila pukam w barometr, myślę sobie, że może wskazówka zacięła się i w ten sposób trzeba ją odblokować. Chwilami wydaje mi się, że ciśnienie atmosferyczne powoli idzie w górę. Niestety jest to tylko chwilowe złudzenie spowodowane błędem odczytu, który zależy od kąta, pod jakim patrzę na przyrząd. Jeżeli ciśnienie nie zmienia się, to prawdopodobnie płynę dokładnie po jednej izobarze. Wiem, że na półkuli północnej ucieczka od sztormu, czyli od centrum niżu, to jest płynięcie prawym halsem ostro do wiatru. To znaczy, w mojej sytuacji obecnej musiałbym tracić wysokość i trzymać kurs gdzieś w kierunku Los Angeles. Oceniam sytuację, że nie jest jeszcze tak bardzo źle i trzymam optymalny kurs 90 stopni, czyli dokładnie po równoleżniku 43 stopnie i 30 minut szerokości północnej. Od czasu do czasu próbuję zmienić kurs na bardziej zbliżony do kierunku na Vancouver. Mam silny przechył na lewą burtę i co chwila widzę w okienkach spienioną wodę szorującą po pokładzie. Wpisałem właśnie do dziennika aktualną pozycję z GPS. Jestem ponad 1000 mil morskich od najbliższego brzegu, za rufą Hawaje na kursie Vancouver i gdzieś tam z boku Alaska. Do najbliższej ziemi ponad 5 kilometrów, licząc w dół, do dna, ale o tej odległości staram się nie myśleć. Zapieram się nogami i balansuję całym ciałem, żeby kolejna fala nie rzuciła mnie na przeciwną burtę. Ostatnie dwie doby żeglugi bokiem do wiatru i fali już mnie przyzwyczaiły do szumu spienionych grzywaczy. Zastanawiam się tylko, czy ten kolejny grzywacz, zbliżający się z narastającą siłą, załamie się wcześniej i na pokład spadną setki litrów spienionej wody, czy uderzy w burtę, tak jakby ktoś rąbnął olbrzymim młotem, jednocześnie przesuwając cały jacht, zsuwając go z fali. Właśnie jest. Uderzył, olionowanie zadźwięczało, Warszawia zadrżała, wyprostowała się i po chwili zjechała w dolinę, jednocześnie tracąc wiatr, który zasłoniła ściana wody o wysokości prawie połowy masztu. Warszawio, przecież ty, jak warszawska niezwyciężona Nike, nie poddasz się, tłumaczę jej. To nie jest jeszcze prawdziwy sztorm, to tylko 8 w skali Buforta. Ja ciebie zbudowałem, powołałem do życia. Razem przeżyliśmy różne groźniejsze i trudniejsze sytuacje. Przepłynęliśmy ponad 30 000 mil morskich. Nigdy mnie nie zawiodłaś. To przecież i tym razem... Podświadomie spoglądam na mały krzyżyk z drewna oliwkowego, który przywiozłem z Jerozolimy. Jest on na stałe umieszczony przy okienku w kabinie nawigacyjnej. Prawie 20 lat temu zorganizowałem polonijną grupę pielgrzymkową do Ziemi Świętej i Rzymu na audiencję u papieża Jana Pawła II. Grupa ta składała się z ponad 20, głównie starszych osób, zamieszkujących w rejonie Vancouver. Dla wielu z nich była to pierwsza i często ostatnia w życiu większa podróż, dlatego opiekowałem się nimi tak jak ojciec, pomimo że wiekowo mogłem być wtedy synem większości z nich. Patrzę jednym okiem przez okienko, w którym widzę przelewające się spienione fale, a drugim okiem widzę ten krzyżyk, wciśnięty pomiędzy drewniane obramowanie okienka i drewniane wzmocnienie nadbudówki. Nie jest on niczym przymocowany ani przyklejony do ścianki, natomiast jest stale eksponowany na działanie wilgoci, temperatury, naprężeń i rozszerzalności termicznej różnych gatunków drewna. Dlatego zawsze zastanawiałem się, jak to się dzieje, że nigdy nie spadł on ze ścianki. Musi istnieć jakaś trudna do wytłumaczenia nadprzyrodzona siła. Na chwilę zamykam oczy. Przesuwają się w mojej pamięci osoby, z którymi byłem na tamtej pamiętnej pielgrzymce w Jerozolimie, gdzie święciliśmy zakupione przez nas krzyżyki. Obecnie wiele z tych osób już dawno odeszło z tego świata,
A ja tutaj w tym momencie wsłuchuję się w trzeszczenie różnych części kadłuba i wyposażenia mojego jachtu. Chwilami wyobrażam sobie, że kolejna fala z szumem rozbija burtę mojego pływającego domu i powoli idę do ziemi, tej najbliższej w tym momencie, 5 kilometrów w dół, poniżej poziomu fal oceanicznych. Mówię do siebie, nie, jeszcze nie tym razem, jeszcze nie pora, przecież nawet nie postawiłem jeszcze żagla sztormowego. A drywkotwa przygotowana na sztormowanie w prawdziwym sztormie jeszcze jest schowana pod pokładem. W tym momencie moje rozmyślania przerywa szum wody szorującej po pokładzie. To następny grzywacz się rozpłynął. Zaglądam do kokpitu. Ostatnie małe stróżki wody spływają do otworów odpływowych. Samoster dzielnie reaguje i sprawnie sprowadza jacht na właściwy kurs. Odprężam się i pełen wiary w Warsowie i siebie kładę się do koi. Zakładam słuchawki, słyszę słowa ulubionej przeze mnie starej piosenki Kapitańskie tango.